Zobaczcie, przed chwilą ładnie słonko świeciło, już się znajdują tu nad nami chmury, zrobiło się ciemno, ale co jest najlepsze, stoję tutaj z Patty, właśnie my się tutaj opalaliśmy, o właśnie na tym miejscu tutaj mieliśmy sobie leżaczki przyniesione, dokładnie, ale słuchajcie, co jest najlepsze, my sobie tak leżymy i napisał do nas, wiadomość dostaliśmy, a zgadnijcie od kogo, czekaj, jeszcze im nie pokazuję, no teraz możecie napisać tam na dole, kto mógł napisać do nas wiadomość, ja już wam pokazuję. Tak, ja już wam pokazuję, kto to napisał. To jest stary Sonic, właśnie, trochę zasłania. O, może tak wam pokażę. Napisał do nas halo. Ale czego on od nas chce? Dlaczego? Skąd on miał kontakt? Nie wiedział, gdzie napisać, do kogo? Nie mam pojęcia, wiesz co, Patty, może pójdźmy tutaj do przodu, w stronę naszego domu, bo już się robią chmury, może zaraz zacząć padać, tylko jak myślisz, odpiszemy temu staremu Sonicowi? Bo ja bym mu chyba nie odpisywał, tak? Albo powiemy Smajsowi o tym. Nie, tak, odpisuj, tak, bez Smajsowa. Zobaczymy. O, Patrycja już tutaj odpisuje. Halo, czego chcesz? Okej, wysłałaś. Teraz zobaczymy, co on nam odpisze. A wy, jak będziemy czekać na to, co on odpisze, to my możemy zrobić wyścig na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy? O, zobaczmy tam. Będziemy biegli do tamtych kamieni. Chodź, Patrycja, zobaczymy. Tutaj musimy podejść trochę. Przeszkody tutaj są, to ominiemy je delikatnie. I tam na końcu są kamienie. O, w tamtym miejscu, jak widzicie. My będziemy teraz wyścigi robić na łapeczkę w górę. Oraz my będziemy biegać tutaj z Patty. Kto będzie szybszy? Wy klikając łapeczkę, czy my dobiegający do tych kamieni. Zaczynamy na... Dobra. Zaczynamy na 3, 2, 1 i go! Biegniemy szybko, szybko! Zaraz bym się przewrócił! Oj, sorry! Ale bym się przewrócił! Jeszcze przez Patrycję mam pierwszego kamienia równo z Patrycją, żeby... To było równo. Tak, to był remis i słuchajcie, my już jesteśmy po wyścigu, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Tak. Odpisał stary Sonic. Dobra, zobaczmy, co tutaj napisał. Muszę zakryć, bo nie widać. Wszedłem do prawdziwego życia. Co? On wszedł do prawdziwego życia, naprawdę? Ale że gdzie on niby jest? Co napisał? Byłem u was pod domem. Nie. Ty, Patty, ty w to wierzysz? Nie, mi się wierzyć nie chce, sobie tak stoję, normalnie mi się miękkie nogi zrobiły, Patty, co teraz zrobimy? No nie wiem, skoro był koło naszego domu, weź mu może coś odpisz, tak, dokładnie, napisz mu, że widzowie, co by tutaj napisać, bo ja się trochę zestresowałem, napisz mu, że to niemożliwe, kłamiesz, tak, Patty już tutaj odpisuje. Może przestraszyć, czy coś, wiesz, nie? No dokładnie. Patty mu tutaj odpisuje, a wy widzowie możecie nacisnąć czerwoną subskrypcję, taką jak ta cegła tutaj pokruszona. Ona jest taka czerwona tam na dole. Naciśnijcie, dobijamy 100 tysięcy na 100 tysięcy. Zrobię dla was niespodziankę, a my czekamy, co tutaj stary Sonic już coś odpisał. Zaraz do was zadzwonię. Co, naprawdę chce dzwonić do nas? Ej, Patty, to ty z nim będziesz rozmawiać. Patty tutaj stoi, będzie z nim rozmawiać. Ja też nie chcę. Zobaczymy, on obiecuje, że zadzwoni. Okej, no to czekamy, aż zadzwoni, co nie? Ja myślę, żeby to odebrać. Nie chcemy z tobą rozmawiać, może, co? O, albo ja tak, tak, napisz do niego, zobaczymy. Ja też nie chcę z nim rozmawiać, no ale jak już bym musiał, to bym musiał. Ciekawe, czy on jest tutaj z Baby Sonicem, czy jak. A może chodźmy, no. Trochę się tutaj przyjdzie. Tak, dokładnie, chodźmy, nie wiem, może do tamtych krzaczków tam, bo Babyś mówił, że on jest w lesie, a my mamy taki lasek pod domem. Zobaczcie, z tyłu za domkiem mamy taki lasek, możemy się w sumie koło niego przejść i zobaczyć, czy gdzieś tutaj jest Baby Sonic i stary Sonic dzwoni, naprawdę, zobaczcie sami, stary Sonic dzwoni, oj, nie widać, Fokusa coś mi nie chce dzwonić, o, właśnie, było widać, dobra, Patty. Nie chcemy z tobą rozmawiać, on to tylko wyświetlił. Myślisz, żeby odebrać? Dobra, ja bym tego za pierwszym razem nie odbierał, wiesz? No dobra, to nie odbieramy tego, może jak za drugim razem zadzwoni. Ale patrz, jaki natarczywy, my piszemy, tak, że nie chcemy. Tak, dokładnie. Ej, ale dobra, Patty, może za drugim razem jak zadzwoni, to już będziemy, odbierzemy to, co? Dobra. I porozmawiamy z nim. Dobra, i chodź. Tak, ja muszę rozruszać trochę nogi. Chodźmy się przejść do tych drzewek tam. Idźmy. Ale jestem ciekaw, czy zadzwoni drugi raz. Masz, Patty, zgłośnione. Dzwoni drugi raz, zobaczcie. Dzwoni stary Sonic, dobra. Ja myślę, żeby to... Dobra, Patty, weź odbierz, porozmawiamy z nim. Czego on od nas chce? No, na głośno mówiący. Halo? Halo? Halo, odpowiedział nam. Halo, stary Soniku, czy to ty? To ja. To...
Ej, ona słyszy, no. Czego chcesz? Czego chcesz od nas, stary Soniku? Jak byłeś u nas pod domem? To jest niemożliwe. Słyszysz, ja ci w to nie wierzę. Ktoś tam w tle jeszcze rozmawia. A kto jest z tobą? Kogo ja tam słyszę w tle? Nie mogę panu tego powiedzieć. Jak to nie? A no gdzie nie ty jesteś? Co ty robisz? Ukryłem coś dla was pod krzakiem. Pod krzakiem? Ukryłeś? A krzakiem? Gdzie? Co ukryłeś? Musicie to znaleźć. Ale co ukryłeś? Co tam jest? Czego mamy się spodziewać? Właśnie. Współrzędne, jak odnaleźć Sonika. Współrzędne? Naprawdę? Do Baby Sonika? Gdzie to jest? Dobra, my się rozłączamy. Idziemy tego szukać. Czekaj, nie wiem. Może poszedłbym tam, tamte krzaki? Muszę się zastanowić, bo jak współrzędne, to gdzie one będą napisane? One mogą być... Nie wiem, one mogą być w sumie zakopane w ziemi, nie wiem. Albo na kartce. Dobra, chodźmy tego jak najszybciej poszukać. Biegnijmy. Może w takich krzakach, o takie krzaki mu chodziło. Tylko ja tutaj nic nie widzę, a żeby w środek zaglądać, co będziemy... No, tak w środek ja bym tam nie zaglądał. Zobaczmy może pod tym krzaczkiem, czy coś jest. Nie, niczego nie widzę. Może, dobra, idźmy do tych krzaczków tutaj. Nie wiem, Patrycja. Nie wiem, może tam jeszcze zobaczmy. Albo tutaj są krzaczki. Tak, gdzieś musimy poszukać. Chodź, Patrycja, może się rozdzielimy. Ty pójdź na prawo, ja tutaj poszukam, popatrzę sobie w środku, tu są takie krzaki, bardziej tuje, co nie? Ale nic tutaj nie widzę, a ty, Patty, masz coś? Tak, naprawdę? Jest tutaj, zobaczcie, jest jakaś kartka, ale z czym to jest kartka? Jeszcze było coś zaczepione, coś tutaj pisze, zobaczmy, co tu jest? 13, 78, 99 i 3NE? Ej, to są współrzędne, ja wiem! Tak, to... No, dokładnie, to są współrzędne. Aha, czyli to jest jakaś wskazówka, może musimy iść w tym kierunku. Tak, tak, ale ja nie za bardzo się znam, żeby iść na kierunki, wiesz? Nie wiem, może wy widzowie wiecie, to dajcie znać w komentarzu, ale ja myślę, że 13 to oznacza, żeby iść w lewo najpierw. Potem pójdziemy w prawo, o tutaj właśnie tak na prawo, a później jeszcze do przodu pójdziemy, co nie? Tak. Tak myślisz, Patrycja? Tak. Dobra, no to tak zrobimy. To mamy najpierw 13, to idziemy trochę w lewo. Nie, ja to pomylę. Ja nie wiem, w którą stronę ja mam iść. Tutaj pisze 13, 8, no może pójdźmy w to lewo, ale co? Czemu, dlaczego czekać? Jak kto tym razem? Stara Sonikowa! Naprawdę, teraz ona? Czego oni od nas chcą? My tutaj dostaliśmy jakieś współrzędne. Ej, może odbierz, zapytamy się, dokąd te współrzędne prowadzą. Halo, dzień dobry. Dlaczego nie odbieracie? Ej, co to za głos jest? Wy to słyszycie, widzowie? Halo. Czego stara Sonikowa od nas chce? Halo. Dokładnie, czego... Byłam, a was nie było. Była, a nas nie było? Nikt mnie nie otworzył. Oj, no, ale to jest nasz dom, a w ogóle co to jest za kartka z tymi współrzędnymi, tymi dokładnie, tutaj? Co to jest za kartka z współrzędnymi? Dokąd ona prowadzi? Znaczy, dokąd to niby wiemy, bo ten twój mąż czy chłop powiedział nam, że to są jakieś współrzędne do Baby Sonika, ale mu trochę nie wierzę. Te współrzędne to nie są jak w Minecrafcie. My tam pójdziemy, a tam będzie jakaś pułapka pewnie. 2 godziny czekałam i was nie było. Ale gdzie czekałaś? No, co powiem? U nas pod domem. A dlaczego a czekałaś? Nic nie powiedziałaś nam. Tak nie może być. To gdzie, w którą stronę mamy iść, stara Sonikowo? Co mamy teraz zrobić? Gdzie mogę Bejbusia odzyskać? Gdzie wy go macie? No. Nie musicie patrzeć na te współrzędne. Nie patrzeć na współrzędne? W kierunku kamieni. W kierunku kamieni. A których kamieni? Mamy dużo kamieni, tych białych czy normalnych? No, co? Normalnych, czyli tam mamy iść na wprost, okej, no to chodźmy, tu są białe kamyczki, a pod jakim kamieniem, co mamy jakoś wskazówki szukać, bo tam jest pełno kamieni, jak widzicie, tam z daleka, tam jest pełno, ale pod każdym przecież nie będę szukał. Stara Sonikowo, co mamy tam znaleźć? Tak, naprawdę? Dobra, no to podejdźmy, trochę mi się śpieszy, no znaczy śpieszy, no chciałbym jak najszybciej Bejbusia zobaczyć, więc idźmy, biegnijmy. Coś powiedziała? Halo, jeszcze raz, uciekać, bo nie słyszałem. Ja uciekać. Uciekać? A gdzie ty chcesz uciekać? Dokąd ty chcesz uciekać? Baby Sonik na ciebie czeka. On na nas czeka, zostaw go, spokoju. A słyszysz coś tam w tle? No słyszę, ej, rozłączyła się, zobaczcie, rozłączyła się. W tle coś tak, dokładnie, kazała im... Baby Sonik.
kazała nam iść do tych kamieni i co przy tych kamieniach mamy zrobić? Przecież tu są... Tak, to są stare kamienie, zobaczcie jakie duże i ciężkie. Tu mamy jeszcze większe, tych kamieni jest tutaj milion i kazała nam każdy jeden podnosić. No i co Patrycja, to teraz podnosimy każdy kamyczek i będziemy sprawdzali. No dość sporo tych kamieni, ale mi naprawdę zależy. Ja będę podnosił te największe. O zobaczcie, może jeden dźwignę tutaj na nagraniu jeszcze. I dźwigamy, ale on jest ciężki. Ej, nie wiem czy dam radę, może dam radę. O zobaczcie i nic tu nie widzę, nic tutaj nie ma. I tak każdy jeden musimy podnieść i sprawdzić. Pati, zabieraj się za robotę, zabieraj się za robotę. Już podnosimy każdy kamyczek i sprawdzamy. Sprawdzamy, czy coś pod nim jest. Patty tutaj podnosi, siły dużo ma. No widzowie, wy zostańcie z nami, tam na dole możecie zasubskrybować, żeby nie ominął was żaden odcineczek. Wejdźcie też do Patty na kanał, właśnie do Patty, wchodźcie, wbijajcie, tam też dobijamy 200 tysięcy subskrypcji, a my zabieramy się za robotę. Już teraz będziemy tutaj podnosić każdy jeden kamyczek, nawet najmniejszy, bo ten odcineczek już się kończy. Na 3, 2, 1 i już!